Siemacie, z tej strony Krywojak. Witam w kolejnym odcinku z Battlefielda 4 na moim kanale. Jak widać w Battlefieldzie 4, otóż od pewnego czasu zmienił się interfejs na taki z Battlefielda 1. Taki też ma być zainteresowany w Battlefieldzie Hardline. Moi drodzy, w tym odcinku mam dla was mecz na mapie Linia Kolejowa Golmud z bronią SAR-21. Choć moi drodzy, na początku ta była przed pierwszym zgonem, to była M416. Sobie wszystko zapomniałem zmienić i nie dokończyłem pewnej misji. Bo tam była myśl, że tą broń odblokowałem i nie dokończyłem, ponieważ w taki sposób dziwny trochę zginąłem, bo mnie tam wyskoczył z samochodu i ten samochód mnie przejechał, jeśli dobrze tam to wszystko zinterpretowałem. To było, że tą broń odblokowałem w okresie tych odcinków z tych odcinków z Paracelin i z tamtych w ogóle z Linkowej Golmud i tamten co było ostatnio właśnie to wszystko właśnie było w tym okresie robione i teraz muszę powoli wrócić, choć trochę przyznam, że po premierze Battlefielda 1, znaczy podejrzewam, że to przez to te gry troszeczkę opustoszały, akurat w Battlefroncie już. Znaczy to jest pewnie wina tego, co mówił Rok, że te wszystkie jakieś te dodatki coś też pewnie robią swoje. Że w Battlefroncie chciałem pograć AT na HOF, to nie było nikogo, po prostu nie mogłem znaleźć serwera, kiedy zwykle to robiło się w krótkim czasie, to troszkę to trwało dłużej, wiecie, już troszeczkę zniechęciłem. Miejmy nadzieję, że jeszcze dodatki zdążę dla was nagrać. Przed premierą Battlefronta 2 może mi się uda. No i zobacz, już koniec gadulca, bo wiem, że pewnie już czekacie na odcinek, ja też. Ja też się nie mogę doczekać, żeby wam go pokazać. Więc cześć. O, tutaj widzę, że akurat na początek rundy trafiłem. I na początek czołg nie będzie chyba niczym zabronionym. No. Oczywiście wziąłem ten, co jest najbardziej z tyłu. O, proszę, już do mnie. Tutaj kolega zechciał. Poczekajcie tylko sobie podgłoście grę, bo coś mnie tutaj strasznie to jest ciche. O, od razu lepiej. Przepraszam, żołnierzu. Tam się już strzelają. Dobra, mamy ten punkt C. Więc warto by go było zająć. Chociaż kurde, powiem, że ten, że już tam idą. O właśnie, już tutaj nam go przyjmują. Nie trafiłem, no kurde. Dobra, jest. Zniszczyłem go. No. Dobra, możemy ten cel. Kurde, na następny, no. Właśnie miałem broń chyba z tego wszystkiego, broń nie zmieniłem sobie. Bo miałem zmienić, ale dobra. Na SAR-21, chociaż. Kurde. O ty kurde. Ja wysiadam z tej imprezy, znaczy z tego czołgu. O, no właśnie, no. Chyba SAR-21.
wszystkim wszystko jest poprawnie. Sobie go tylko pomalowałem. Czy chodziło mi, że sobie go... Chodziło mi, żeby go pomalowałem na barwy te pustynne. Kurde. Moi drodzy, sobie tam coś pozmieniałem. Tam mamy czołg. A teraz będziemy mieli ludzi. A nawet już ich mamy. No przeładuj szybko. Przeładuj. No. Tu jest. Ja tą dużą apteczkę wziąłem, nie wiem czy już w poprzednim odcinku to było. Dobra. Wygrywamy jak na razie. Dzisiaj jestem kawałem szturmowym. Dobra, ten czołg się pogubił trochę i mnie nie może znaleźć. Mój czołg tutaj niech coś robi, bo aż nie fajnie. Ja się pakuję chyba po prostu pod jakiś czołg, czy coś, czy coś, ale chyba nie. 6 HP. Jest, mamy apteczkę. Czułbym się bezpieczniej tutaj. W kącie jednak. A i tak gdzieś na środku. Biegają tutaj co chwilę. No, jakiś nowy celownik mamy. Ale to nas nie interesuje. Dobra, bo chyba jak się skupił na jednym punkcie, a... Kurde, rozwalili mi przyjaciela, no niech to coś porwie, no. Patrzcie, wysiądzie teraz do mnie. No i to niestety była pewna wysiadka po pewną śmierć. Pewna wysiadka po pewną śmierć, czyli... Wysiadka po pewną śmierć. W ogóle... Tobie zmieniłem... defibrylator na takie coś, przyznam, że jeszcze ani razu tego nie używałem, to jest M chyba bodajże 26 wejście odłamki, to jest coś, to jest taka strzelba. Dobra, lecimy. Tak długo żyję strasznie ostatnio. Kurde, to jest czołg. Ja mu nic nie zrobię szturmowcem i nawet nie mam takich, że tak powiem, kompetencji, jeśli chodzi o szturmowiec, żeby go niszczyć. Trochę twórcy zawalili sprawę, jeśli chodzi o to, że snajper ma C4. W Battlefieldzie trzecim C4 miało wsparcie, kasa wsparcia i to było dobre. I tam po prostu, bo snajper, on powinien te czujniki ruchu ten stawiać i też zakniki odrodzeń, a nie bawić się w jakieś C4. A zatem nawet jak ja chcę się pobawić C4, to muszę wziąć snajpera, którym idzie mi różnie. To mój tata tam ostatnio się snajperem trochę bawił, więc też tam coś tam popróbowaliśmy. Znaczy on tam coś popróbował, ja nie jestem przekonany. Ja lubię sobie polatać, a nie siedzieć gdzieś tam. Jestem w ogóle takim człowiekiem, który lubi gdzieś polatać. W ogóle w rzeczywistości też latam wszędzie i... Znaczy nie tak, że wiecie, że tak... Nie aż tak wszędzie! Kurde, no... Jest tam facet. No właśnie, był tam facet. Oj, 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 tutaj nie mogę się na nim odrodzić, więc rodzi mi się na... Ej, tam akurat moja mama wesoła z pracy, więc było... Najprawdopodobniej domofon słychać, musiałem otworzyć. Ale spokojnie, ten dogamy sobie, że tak powiem, jak to mówi się zawodowo, to spotkanie do końca. Dobrze, uleczę go apteczką.
Ten dom już się zawalił. Tu gdzieś jest facet. No właśnie. Zaczyna się bardzo, zacząłem jakoś tak osiągnąłem dobre wyniki, bo zacząłem się patrzeć na minimapę. Jakoś po prostu się nie patrzyłem. A poza tym też ciężko się połapać w tej mapie całej. Czasami. Czy on idzie tutaj, czy on idzie poziom niżej, czy jest pod wami, czy jest nad wami gdzieś. Więc to też jest dosyć skomplikowane, żeby się w tym wszystkim połapać. Dobrze, tutaj mamy... Coś tam zlokalizowali, już tam nie słyszałem co. Dobra, tutaj ładnie ich... 8-4, no nie, tam to jakieś zobowiązujące mnie... satysfakcjonujące mnie statystyki. Dobrze, ale biegnijmy. Może coś tam jeszcze się uda wykrzesać. Maszt radiowy, czyli C jest nasze. Czyli to, o co cię tak biłem z tym czołgiem na początek. Bo nam C przejmują. Kurczę, to F był taki fajny punkt. Szkoda, że go traktowaliśmy. Znaczy, straciliśmy. Dobrze, mamy przewagę liczebną, bo go przejmujemy. No właśnie, jest. Cześć, ta strzelba. Chyba muszę tą strzelbę chyba troszeczkę jeszcze lepiej rozpracować. Dobra, to C. Jeszcze mamy to C. Jeszcze to C mamy. Ale... tracimy je. Ewa, tu był ten pan, który to wszystko przejmował. Rzuć mi apteczkę. Bo się może komuś przydać. I co teraz robimy? Dobra, tam są cele nasze, więc... To E, ale to E jest takie troszeczkę... bezsensowne. Ja powinienem walczyć o D, bo to jest lokomotywa. Więc właśnie możemy tam pójść. To jest taki cel też ruchomy. Tam też o to się walki często toczą. Znaczy nie, może nie aż tak często, ale... O to F, tam zawsze właściwie. Tam nieważne kto ma ten punkt, tam zawsze jest pełno przeciwników i w ogóle. Tu jest facet. Tak, jest tutaj facet. No. Właśnie ta pukawka jest bardzo dobra, bo ona bardzo szybko potrafi zabić. Kurde. Nie wiem, czy on jest pusty ten pojazd? Co nie takim, czy tam... Nie no, ktoś w nim jest. Dobra, już po mnie wysiadł. Facet. Znaczy facet, no nie wiem, czy to facet teraz. Dobra, szybko się przemknę. Jego błąd, jego strata. Stracił pewnego killa najprawdopodobniej. To jest, a nie wiem, czy to przypadkiem nie namierza tylko... O kurde, no. No nieważne, ale sobie go zastrzeliłem. Kurczę, chcę sobie SKS-a odblokować. I też mam coś z niego nagrać, ale to muszę karabinami wyborowymi trochę pograć, ale to już prywatnie, bo pewnie mi nie będzie dobrze szło i też. Teraz miałem ochotę wam pokazać Side 21, bo się pamiętam, że w tym okresie, kiedy jakiś Bartosz mnie zabił, tam gdzieś jest jakaś Nikola jest, a właśnie teraz pisze, no dobra, no to tu jest facet. Kurde. Dobra, przeładuj. Macie atakować sensę. A, już go chyba zjęli. Dobra. Myślałem, że to minę przeciwpancerzne. No to jedziemy na E. Chociaż tam ten punkt jest taki najmniej atrakcyjny z tych wszystkich, bo tam nie jest taki właśnie ważny. Dobra, jedź. Nie wiecie co, ja się boję z nim jechać, bo
jeszcze w którym, że na jakiś pojazd zniszczy. Chyba, ja sobie tu wysiądę. Przeładuję w międzyczasie. No kurde, co za jakiś, a nie, schowam się tu. O. Trochę go, za łatwo go zgubiłem. Trochę takie głupie wrażenie, dobra, jak to działa? No aha, no działa to normalnie. No jak strzelbo, no. Więc nie wiem, dlaczego wtedy jakoś tak mi to nie weszło. Ateczka tutaj. Tu się mówi w hardline'ie. Dobra, ładnie go zjęli. Aha, jeszcze jeden, no to nie ma takiej zabawy. Nie wiem, czy tym go bym uszkodził. To jest odłamkowe. O! Kurde! No właśnie, tam z sługami nie wygram walki o punkt przecież. Musiałby wysiąść. O, tym go nie uszkodzę, to w ogóle już koniec zabawy. Właśnie, bo ja tu go przejmuję chyba głównie, nie? I tam jest jakiś... Tam jest piechur. Kurde, no nie zrobię mu nic teraz. Chyba, ale przejęcie jest. A to jeszcze nie koniec walki. Nareszcie, ale tam jeszcze kolejny chyba był jeden. Kurde, granat mi rzucili, no. A ja też mam przecież granaty, zapomniałem w ogóle. Ja mam taki zapalający. W Battlefieldzie też można takie coś dać do... O! Oj, oj, oj. Proszę pana. Oj, co się... Co później te napisy dodał. Kurczę, chyba sobie też błąd. Czyś co tu jest? Czyś co tu jest? Tak. No już nas namierzają. No, 300 pasażera. Jest czołg. Tego mogę... A, bo to jest nasz czołg. Nie, to jest niczy. A nie, to jest wrak. A nie, sprawny jest. No dobra. Jakiś taki był dziwny. Oż, kurde. A, bo to rosyjski. Właśnie też tak myślę, że też mi tak te czołgi nie pasują. Ja to tutaj o to F lubię walczyć, bo... No i mój zespół wygrał, nie dziwię się. Z takim krywojakim zespole to... Często się wygrywa. No cóż, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To był dobry mecz. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał kolejowy i na Instagrama. No cóż. Tutaj jeszcze jakie tam premie dostanę, jakie tam statystyki nie wiem końcowe, bo tutaj nie ma jak w hardline, że ci pokazuję. O! O! No i takie rzeczy mi się właśnie podobają. Cóż, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Cześć!